Sytuacja kadrowa. Stefan, sytuacją kadrową. Alles gut. Wszystko dobrze. To taki nawet chyba pozytywny ból głowy może mieć trener, bo wszyscy do dyspozycji. Pozytywne Kopfschmerzen haben. Nein, nicht unbedingt. Niekoniecznie. Dlaczego niekoniecznie? Ich gehe nach Trainingsleistung. Wer gut trainiert, der spielt. A idzie na ten formę treningową. Kto dobrze trenuje, ten gra. Czyli nie wszyscy dobrze trenowali, czy nie dobra forma jest u wszystkich? Nicht alles gut trainiert oder die Forma ist nicht gut für die Spieler. Größten Teil haben wir ein gutes Engagement, aber es gibt sicherlich das eine oder andere, was besser sein könnte. Duża część bardzo dobrze trenuje z angażowaniem, no, ale zawsze gdzieś jakaś część jest taka, że może nawet lepiej. Czy można się obawiać Krakowi, zespołu, co prawda, który ostatnio wygrał, ale jednak będącego w niższych rejonach tabeli? Co ty wie, respekt haben von Krakowia? A wir müssen vor jeder Mannschaft respekt haben. Od każdego przeciwnika musimy mieć respekt. Przeciw każdemu die kommen mit einem positiven Ergebnis. Die haben den letzten Platz verlassen, haben drei Punkte geholt. Oni przyjadą po ostatnim zwycięstwie, opuścili ostatnie miejsce. Daher müssen wir da uns sicherlich sehr, sehr gut vorbereiten. Musimy na pewno się dobrze tego meczu przygotować. Mówił pan po ostatnim meczu Korony Kielce, tym w Poznaniu, że drużyna zagrała dobrze. Wynik był tylko rozczarowujący. Czy dużo trzeba zatem zmienić w tej grze jeszcze, aby z Krakowią zdobyć komplet punktów? Nach dem Spiel in Poznań hast du gesagt, das Ergebnis war nicht okay, aber die Leistung und die Forma von Spieler war okay. Und was meinen wir jetzt gegen Krakow? Ja, am besten wäre, dass die Leistung und das Ergebnis passt. Das wäre natürlich optimal. Dobrze było, żeby forma z wynikiem pasowała. To było na pewno optymalnie. Bardzo mało strzałów celnych było w meczu w Poznaniu. Jeżeli chce się wygrywać mecze, to trzeba częściej jednak trafiać do bramki przeciwnika. Mówimy w ten Spiegel, wiemy ten mecz Schießen. Ganz wenige Schüsse war auf Tor in Poznań. Das ist richtig, aber ich denke, das ist ein Problem, was wir schon länger haben. Ja, es ist nicht nur in Poznań so gewesen, sondern das ist sicherlich einer unserer größten Defizite, die wir haben. Trener wie o tym, on wie, że w Poznaniu było mało uderzeń. To jest nasz problem, na którym cały czas pracujemy i będziemy dalej pracować. Wenn wir das noch hätten, dann wüsste ich nicht, wo wir stehen würden. To na pewno byśmy to mieli jeszcze, żebyśmy dużo bramy strzelali i dużo strzelali, to na pewno byśmy nie byli w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Wraca do składu po pauzie za kartki Bartek Rymaniak i Michał Gardawski. Oznacza to, że będzie można chyba bardziej rozwinąć skrzydła. Spiegel in Krakowie kommt wieder Rymaniak und Gardawski. Ja, ich hoffe, dass beide in guter Form sind und ich hoffe auch, dass beide eine Top-Leistung zeigen werden. Na pewno obydwoje zawodnicy są w dobrej formie i na pewno tą formę pokażą na meczu. W Poznaniu z dobrej strony zaprezentował się po przerwie Kuba Żubrowski. Czy on wróci do pierwszego składu? Kuba Żubrowski hat pozytywne sygnały in Poznań. Ob spiel heute jetzt gegen Krakowia oder? Werden wir sehen. Wir haben auch mit Moschrem, der im Training eine sehr, sehr, sehr gute Trainingsleistung immer wieder abruft. Musimy zobaczyć, bo na pewno Kuba okej, ale jeszcze jest Mateusz Możnik, który bardzo, bardzo dobrze trenuje. Daher ist es immer sehr schwer, ob jetzt Moschrem, Zubrowski, Petrak, wie gesagt, Zubrowski hat nach seiner Einwechslung eine gute Leistung gezeigt. Żubrowski, tak wcześniej to mówi, że nie wiadomo, czy Możdżeń, Kuba, czy Petrak, będzie miał do przemyślenia dużo, a z drugiej strony Żubrowski dał bardzo dobry sygnał po wejściu w Poznaniu. Aber da warte ich mir natürlich noch mehr. Ale oczywiście jeszcze czeka na troszkę więcej. Und ja, Matti, wie gesagt, macht im Training wirklich ein Top-Eindruck, daher ist es sicherlich eine schwere Entscheidung. Mateusz daje cały czas bardzo dobre i pozytywne sygnały i na pewno będzie ciężki jakiś wybór. Jak ważnym zawodnikiem dla trenera jest Zlatko Janić w tym sezonie. Cieszy się
uznaniem praktycznie od samego początku. Die wichtige Spiel für dich ist Zlatko Janic. Nein, das ist jetzt nicht ein wichtiges Spiel. Das Problem ist, dass weder ein Zubrowski noch ein Možrem noch ein Petrak diese Position, was der Janic spielt, spielen kann. To jest to, że po prostu Janic, czy Możdżeń, Petrak, czy Żubrowski, po prostu czy tak na tej pozycji, co gra Janic, to będą tak samo, czyli będą w takim, tak samo grać jak on, to na pewno grać, nie? W tym kierunku będą szli. No i czy dobry sygnał w Poznaniu dał Vato Arveladze, który miał kluczowe podanie przy tej bramce Lisariana? Has dał Vato Arveladze gute Signal gegeben, er hat eine gute Flanke. Mein Freund, ein guter Journalist, der so eine Frage stellt, der muss wissen, wenn ich Arveladze bringe, muss ich Kovacevic oder Diaw raustun. Das ist nicht einfach. Że musi zmienić Kovacevica albo Diawa, jak zmienia Arveladze. Sonst hätte ich auf diese Position vielleicht weniger Kopfschmerzen. Dlatego na tej pozycji mam troszkę mniej. Znowu zabrał tu głowy. Mówiliśmy o bogactwie w środku pola, to może Kovacevic na ławkę. Vielleicht Kovacevic sitzt auf der Bank. Kann auch passieren, wenn die Leistung nicht passt. Es kann alles passieren. Also, wszystko może się wydarzyć, jeżeli nie pasuje. Wie gesagt, wir haben hier keine 11 Stammspieler. Tak, tak ten powiedział, mamy 11. Sondern wir haben eine Gruppe, wo jeder versucht, sich für das Spiel zu qualifizieren. No, nie mamy tylko całej jedenastki, tylko jednej, tylko jest dużo zawodników, którzy prezentują do tej jedenastki. Choć niepodważalnie miejsce w wyjściowej jedenastce z przodu na szpicy ma Elia Soriano, nie bez podstaw, no bo trafia do bramki rywali. Elia Soriano hat wichtige Position bei uns in Sturm und er trifft fast jeden Spieltor. Ja, wobei. Es ist richtig, der Elli ist ein guter Spieler, ohne Zweifel, aber für mich im Moment viel zu wenig. Elian ist bardzo dobrym zawodnikiem, ale na dzień dzisiejszy to jest jeszcze troszkę za mało dla trenera. Czego jeszcze trener oczekuje od niego? Was erwartest du von Elian noch? Ja, dass er gerade, was wir vorher angesprochen haben, mehr Abschlüsse. To jest to, co wcześniej powiedzieliśmy, więcej zakończenia. Mehr Zug zum Tor, mehr Richtung Strafraum, ja, viel mehr in den Strafraum eindringen. Das ist, was ich von Soriano erwarte. No, czeka na to, że po prostu Soriano większy nacisk robił na obrońców, żeby więcej wchodził w te linie obrony, żeby więcej uderzał na bramkę, był bardziej niebezpieczny po prostu. Czy trener patrzy trochę na ten mecz poprzez pryzmat pojedynku z trenerem Michałem Probierzem w przeszłości gdzieś tam na konferencjach wiadomościami przerzucali się trenerzy? Hast du noch ein bisschen, wie kann man sagen, Kampf gegen Probierz oder was von halbes Jahres, hast du ein bisschen Streit gehabt gegen Probierz? Nein, ich habe eigentlich hier in Polen mit gar keinem Trainer ein Problem. Trener nie ma żadnego problemu w Polsce z żadnym trenerem. Und wir sind auch gut. Oni się dobrze, rozumieją się dobrze. Aber es waren halt ein, zwei Sätze, die nicht gepasst haben. Po prostu były dwa, trzy słowa, które nie powinny, nie pasują do rozmowy po prostu, to co się wydarzyło. Weil ich nehme auch nicht raus, irgendeine Leistung von irgendeinem Trainer zu beurteilen. Też nie krytykuję gdzieś formy zawodników gdzieś z innej drużyny po prostu. Aber wie gesagt, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut. A tak powiedział, jest wszystko w porządku, nie ma żadnego problemu.